Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej Alicji Alice Madness Returns w rozdziale trzecim dalej. I tak, ostatnio, pod koniec ostatniego odcinka miałam pewien problem z wywalaniem gry, zresztą mówiłam o tym. I dzięki pomocy Wam, w sumie widzów, udało mi się ten problem rozwiązać, w sensie jeżeli ktoś ma podobny problem w tym rozdziale, bo on jest dosyć powszechny z tego co widziałam, to trzeba wyłączyć w opcjach grafiki physics, najlepiej na ten poziom niski czy coś takiego, wyłączyć go, wejść do tej muszli, zebrać ten kawałek róży, wyjść tu z powrotem, gra się zapisze i potem można sobie z powrotem włączyć ten physics i grać dalej z włączonym, także widocznie on ma jakieś problemy natury egzystencjonalnej. Teraz muszę sobie zebrać te wszystkie zęby jeszcze raz, bo ostatnim razem się już to nie zapisało. I możemy już iść normalną ścieżką. No, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za podpowiedzi. Którędy ja mam iść teraz, bo ja nie ogarniam za bardzo. Czy tędy? Czy ja już tu byłam? Mam wrażenie, że ta muzyka jest strasznie głośno. Kurczę, nie wiem, czy to jest muzyka, czy efekty dźwiękowe. A, nie chciałam bomby wypuszczać. Aha, bo ja tu przyszłam dziurką od klucza. Okej. Już nie pamiętałam tego. A, tam nie zostały jakieś te do rozwalenia. Aha, ale tu już zbierałam wszystko. Dokąd ja mam iść, kurczę pieczone? Aha, tu... Aha, dobra. Tutaj miałam ryjka. Okej. O nie, tam coś jest na dole znowu zebrane. Ja nie wiem, czy to się zaliczyło w końcu, czy nie. Dobra, nie złażę już tam najwyżej. Kurczę. Nie wiem, a nie, dobra, tutaj jest coś nowego, bo tu są zęby w środku. Dobra, to tu mnie chyba nie było. Czekajcie, to było tym młotkiem. Użyj fai wodnej. Naćpaj się, Alicjo. Tu jest coś ciekawego. O, w ogóle zablokowali nam przejścia. Tam jest śmierć. Czyli nic nowego. O, jeszcze mam problemy ze ścinami raz na jakiś czas, ale nie wiem, z czego to jest zależne. Czy od tego, że gram na tych 60 klatkach, czy o co chodzi, nie wiem. A? Co za przeciwnicy? Halo? A nie, spadające kamienie. Nie, nie spadające kamienie. Czekaj, Alicjo. Tu zęby są. Oj, tam jakieś, nie wiem, co to było, butelka jest? O, spadło. Nie wiem, czy tak całkiem na dół, czy nie. Butelka. Okej. Dawać zęby. O, jeszcze wylazła. Mątwa jedna. Tu jest jakieś przejście, tylko pytanie... Aha, tu mam użyć tego imbryka. Ja bym chciała jeszcze tam pójść. To są jakieś dodatkowe zęby. Halo? Ej, zęby mi się zbugowały. Widzieliście to?
Halo! Co to ma być? Spagowane zęby. Wow. Co tam wybuchło? Nie, nie ogarniam. O, tu coś jest. Złota butelka. Okej. Okay. No, cały czas zrzucają mi po prostu kamienie na głowę i dlatego. Dobra. Teraz jak to było z tym młynkiem? A znaczy tu z tym czajnikiem. Halo. Ja tu poproszę windę pod moje zacne stópki. Aha. O nie. Nie, w oczko, w oczko. Aha. Dobra, tego mamy z głowy. Au, au, au. Teraz się tego chainka pozbyć. Won! No strzelaj, Alicjo. Masakra po prostu. Ja już zapomniałam, że te filiżanki były gdzieś tam po drodze, nie? No to dawno ich nie było. O, świetnie. Okej, może zabiję chociaż tego. Jak tak będzie strzelał. Okej, okay, to jest interesujące. Mógł tak z daleka. Ten się niestety zasłania. Jest trochę lipa. Tylko mi tam zęby znikną chyba zaraz. Ej, tak to mogę grać. Au. Dobra. No, znikają mi te zęby. No trudno. Wolę tego pokonać z daleka. No halo. Dobra. O matko, jeszcze latające. Nie, no. Hej, czemu się nie mogę z... Halo. Ła, jeszcze mi tam z tyłu atakują. No, no, halo. O Boże. Pływające gluty. Tu się pojawiło takie coś. Czy tu jest dziurka na klucz? Nie, szkoda. Jest tu jakiś znak specjalny? O Jezu! Wow! Część twarzy Alicji. To jest stacja pociągowa? Znaczy taka stacja pociągowa. Stacja. No. Czy tu pociągi podjeżdżają? Stacja kolejowa, matko. Zabrakło mi słowa. Ej! Patrzcie! Takie lewitujące wagony są. No tu nic fajnego. Nie chcę zbierać różne fajne rzeczy. Wow, wow, wow. Okej, jeszcze nadal nie trafiliśmy do miejsca z nowym światem. Nadal nie mamy... O! Nadal nie mamy nowego stroju. Pamiętam, coś mi wspominaliście w komentarzach, że...
że Alicja ma tam jakieś dodatkowe stroje dostępne w menu i tak dalej, ale nie chcę za bardzo tego używać, nie wiem czy da się, ale nie chcę za bardzo używać w takiej normalnej rozgrywce, bo chciałabym zobaczyć po prostu te wszystkie stroje, które sama gra mi, nie wiem, podstawia, że tak powiem. Nie wiem, może potem sobie zobaczymy. Tutaj i tutaj. Tam coś jeszcze jest. Co znowu wylazło? No, umrzyj. Dobra, teoretycznie mam iść tam, a tutaj? Da się tu dostać jakoś? Bo tam coś jest. Ale to nie wiem, czy z tamtego pułapu się nie da. Łapam! Tak! Szukałam jeszcze ryjka jakiegoś, ale nawet nie słyszę tutaj, żeby był gdzieś blisko. Więc chyba się nie da z tego pułapu. Dobra, chodźmy. Na razie. O Boże, znowu ten z filiżanką. Idź, idź, panie filiżanek. Następny. No. No. No atakuj. Jak są pojedynczy, to w ogóle nie ma żadnego problemu, żeby ich pokonać, ale... Ale jak jest ich więcej, to jest ten problem właśnie. O jeny! Dobra, pospadaliście, mam nadzieję, że tak na amen. Ale już nie za bardzo. Wiem, nie zadaję im obrażeń, jak nie mają tych buzi odsłoniętych. Ale, no cóż. Jakoś tak jestem zachłanna. Powinnam iść na dół, czy tam? No ja nie wiem, czy ja tu wrócę. Chyba nie wrócę. No, raczej nie. Ale że ten, wszystkie znaki wyjmało, w sensie... Zawsze do tej pory były te oznakowania. A teraz jakoś nie ma. Aha. Spadliście na sam dół, czy nie? Czy mam was się spodziewać? Okej, ząbki. Dobra, i teraz platformy. Bardzo cienkie platformy. Woo! Oh, Jesus. A! Dobra, i teraz tak. Tam jest znaczek do wciśnięcia. Nie wiem, czy mogę z tak daleka. O, mogę. Dobra, to mi daje tam, żeby się dostać. Teraz chciała tam wskoczyć. Wow, dobra. Okej, udało się. Moje ząbki wszystkie. Dawać, dawać, dawać. A! Jezus Maria. Co to było? A nie, poszukiwaczka bugów. Nie w tej grze to... Ogólnie gra jest bardzo fajna, ale mam wrażenie, że może też przez to... O, grzybek. Może też przez to, że używa tego physics plus jakichś tam dziwnych barierów graficznych, to ma czasem jakieś dziwne problemy ze sobą. Nie wiem. Cudowne wspomnienie. Okej. Dawać ząbki.
Ała, gluty, rąbane. Zawsze mnie machną. Tam jest koszyczek! Jak ja mam się tam dostać? Halo? A tu coś jest? Nie. Drogowskaz poproszę do koszyczka. Ciekawe, czy z tego pułapu się mogę dostać tam gdzieś. O, kotek. The sight, the stink, the sinister sound. What have you imagined, Alice? A to nie moja wina. Bo ja chcę... Czekajcie. Ten koszyczek był na tej? Bo to musiał być ten chrumkający taki. A tam z tamtej strony byłam. A, bo tam jest jakaś platforma. Czekajcie, 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 czekajcie. No jest, ale... Jak się dostać? Aha! Patrzcie, tam jest niewidzialna chrumka! O, matko. Ale czad w ogóle. Nie spodziewałam się. Niewidzialna chrumka, no. Dobra. To się... Dobra, to się chyba nie rusza, nie? No, halo. O, jest. Jest mój koszyczek. Dobra. Więc pewnie muszę wrócić tą samą drogą, prawda? Tędy, tędy, tędy. Dobra, cudownie, udało się. No Boże, przez te głupie kamienie to mam też jakieś problemy ze sobą. A, oczywiście, oczywiście. Nie, 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 zostaw, zostaw. No co za dupek. No, ale Alicjo, zaznacz go. Jeny, jakiego nie cierpię. Idź sobie. Ała. Nie wiem, co się dzieje. Halo! Tak, ma taki problem z tym celowaniem. Nie, 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 jedz mnie! O, nie wiem, co się dzieje w ogóle. No, masakra. Ała. Au. On już umarł, nie. O nie, to jest ognie. Nie. Kurde no, nie mogę uciec stamtąd. Boże. Może tu jest jakieś życie? Hmm.
zbieraj rzesz. Nie. Już padłeś, umarłeś, tak na amen. Alicja może przestać celować w niewidzialne rzeczy. Oh my god, dobra, on jest ciężki do pokonania tak na raz. Ma strasznie dużo dziwnych faz. Ojej. Czy tutaj jest coś dla mnie? Nie. Tam już też nie, tu zebrałam. Okej. Chyba tyle. It's not only about you, Alice. Look at the destruction around you. Consider its cause. Then come join me. Aha. O, tam coś jest. Jak się tam dostać? Teoretycznie muszę iść tędy. A tu? Nie, no, tu się chyba nie dostanę. Nie ma się jak zaczepić. W ogóle co to jest za góra tam? Jakiś wir. Jezus. Aha, tam są zegary. Okej. Tu jest... Wiedziałam, że tu coś będzie. Się podleczymy na maksa. Halo. O nie. No mówię, coś się baguje w tej grze tak bardzo. Nie mogę się dostać teraz z tego kwiatka. Halo! O Boże! Jak stąd no... Jezu, dobrze, że się uwolniła, bo jakbym musiała walczyć jeszcze raz z tym potworem, to... Nie wiem, co się baguje z tą grą, ale to jest jakieś nienormalne. Wcześniej też miałam takie lekkie ścinki w ogóle, ale... Wydaje mi się, że było mniej takich bugów jak, nie wiem, nie, że nie mogę wyjść z kwiatka. Czekajcie, czy ja to mogę rozwalić tym? Mogę i tam coś jest nawet. Tylko czy ja stąd skoczę? No teoretycznie powinnam. O, super. Skin burned by fire or scalded by steam looks wrinkled like a toadstool in winter. Okay. Wszystkie ząbki i tu jest jeszcze dziurka. Ciekawe, czy będzie kolejna muszla. Trochę się boję, szczerze mówiąc. Tym razem z... panem filiżanką. Dobra, szybciej tym nożem. O nie! O matko. No. Kto to widział, żeby w tym miejscu dawać przeciwników? Ja tu myślałam, że jestem bezpieczna w dziurkach od klucza. Że nie wiem w sumie, może były wcześniej, byli wcześniej przeciwnicy, nie wiem. Ale tutaj chyba są tylko zęby, nie ma muszli. Może nawet dobrze, bo teraz się obawiam już wchodzić do tych muszli. Już masakra po prostu. Jeszcze nie daj Boże, grę mi wywali gdzieś na jakimś tym... Czekajcie, sprawdzę, czy tu czasem coś nie ma, no tu jakaś przepaść.
No w sumie mogę iść tędy albo skakać tam. Dobra, to zejdę na dół. Jeszcze raz sobie poskaczemy tędy. Matko, ale ten wir wygląda masakrycznie. Wow, jeszcze by mi tu kamień zleciał. Ja myślę, że z tymi kamieniami jest jakiś problem. Może, nie wiem. You are familiar with the saying that smoking stunts your growth. Adults assault children with that adage, usually while they've got a pipe stuck in their mouths. I won't ask you to inhale. Let the smoke envelop you. Znowu się zmniejszam. Jak japońsko tu jest! Jakie znaki lecą pod tajemniczy wschód! O mój Boże, to jest lokacja dla mnie! O my God, Alicja, jak ty wyglądasz, ślipniusio! Ej, to jest prawie jak ten. Nie wiem, Boże. Ale ślicznie! Znaki latające po niebie. Ale masz piękną tą sukienkę, kurczę. Ona ma śliczne wszystkie te sukienki. Jakbym miała wybrać moją ulubioną, to byłoby mi bardzo ciężko. Wow, nawet jakąś ten... zapinkę na tej kokardce ma taką śmieszną jakąś... Nie wiem, co to jest, jakaś głowa? Z teatru, czy coś? Ślicznie wygląda, masakra. O mój Boże! Fajnie tu. O, i tam jakiś smok chiński czy coś? Zobaczmy, czy możemy coś ulepszyć w ogóle. Nie, mamy 300 dopiero. Okej. Jezu, zawsze się mylę z tym przyciskiem. No dobra. To w takim razie myślę, że w tym miejscu będziemy sobie kończyć i w kolejnym odcinku zaczniemy jakby ten, nie wiem, to nie jest nowy rozdział, ale jakiś tam nowy etap w rozgrywce, gdzie zmieniamy strój i przenosimy się do bardzo dziwnych miejsc. W ogóle widzę, że tu w różne strony można pójść. Tam jakieś ryby pływają. Kosmos totalny. Jeszcze taka tajemnicza muzyka tutaj leci. Dobra, na razie mi się strasznie podoba. Także zobaczymy się następnym razem, gdzie będziemy odkrywać ten nowy świat. No, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa!